Przez ostatnie tygodnie zdołaliśmy już znaczną część tych pryncypiów, tych podstaw bytowych omówić. Mówiliśmy o substancji i przypadłości. Mówiliśmy też o dynamice bytu, a więc o akcie i możności. Właśnie to drugie rozróżnienie, ten drugi podział taki, tak, na te wewnątrzontyczne składowe elementy bytu będzie tutaj bardzo pomocny przy tym dzisiejszym wykładzie. Dzisiaj natomiast powiemy sobie o podziale na formę i na materię. To jest ten trzeci podział, taki, który jest wewnątrzontycznym, wewnątrzbytowym. To znaczy nie tyle mamy tutaj do czynienia z jakimiś dwoma bytami, z materią i formą, które tworzą trzeci byt. To byłby jeden z takich większych, i faktycznie to jest jeden z większych błędów realizacji tych elementów wewnątrzontycznych. Czyli tak próbuje się uczynić byty z tych elementów, które właśnie byt stanowi. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. Tak, bo zresztą samo określenie materii jest trochę mylące, bo nie będziemy mówili o materii w sensie fizykalnym. Co nie znaczy, że to jest coś zupełnie innego. Po prostu materia w sensie fizyki współczesnej nie jest do końca materią w sensie filozoficznym. Faktycznie materia, którą fizycy badają, jest z punktu widzenia filozoficznego właśnie również bytem złożonym z materii i formy. Materia taka jako taka czysta materia w sensie tym filozoficznym nie istnieje. Musi zawsze istnieć pod pewną formą. Właśnie byt zawsze składa się z formy i z materii. Trochę podobnie, jak to było w przypadku aktu i możności, bo jedna z definicji materii, ta, powiedzmy, to ujęcie negatywne, które podaje Arystoteles w metafizyce, no właśnie odnosi się do możności, do materii jako możności. Czyli Arystoteles będzie definiował materię jako możność. To jest dokładnie w metafizyce. Materia nie jest czymś w akcie, lecz jest czymś w możności. I też w drugim miejscu pisze Arystoteles, że co to jest ta materia? To jest coś takiego, co samo z siebie nie jest ani czymś, ani ile, ani czymkolwiek takim, co określa byt. A to jest właśnie cecha możności. To jest cecha tego elementu subontycznego, który nazywamy możnością, że jest czymś nieokreślonym, czymś wobec tego niepoznawalnym. Materia właśnie czysta, gdyby miała istnieć, byłaby czymś niepoznawalnym. Byłaby czymś niepoznawalnym, ale to nie znaczy oczywiście, że materii jako takiej nie ma, że ona jest jakby samym brakiem, samym tylko jakby deficytem. Tak? Otóż nie, bo to by wtedy znaczyło, że nie różni się niczym od nicości. Otóż materia ma jeszcze ten wymiar pozytywny w definiowaniu, obecny też w metafizyce. Otóż Arystoteles objaśnia, że po prostu rozumie przez materię pewien substrat. To, co z czego dana rzecz istnieje, z czego dana rzecz jest zbudowana po prostu. Tak? Z czego jest zrobiona? Substrat. Przez materię rozumiem na przykład spisz, przez formę kształt odpowiadający idei, a przez to, co z nich złożone, statuę. Czyli tutaj wyjaśnia różnicę między bytem, między formą i materią. Czyli materia jest po prostu w przypadku jakiejś statuły, jakiejś rzeźby, jest właśnie materiałem. Jest właśnie tym składnikiem, z czego zostało coś zrobione. W przypadku wytworów ludzkich materia jest czymś takim bardzo łatwym do ujęcia, ale to też musimy o tym pamiętać, zaraz będziemy o tym mówić, że to nie jest ta materia w tym również metafizycznym sensie, bo jeżeli jakiś rzeźbiarz wykorzystuje, powiedzmy, materię właśnie spiżu, czy marmuru, czy czegokolwiek, z czego się tam rzeźbi, to ta materia też nie jest tą materią w tym najbardziej metafizycznym sensie. To jest tak zwana materia druga, która też już jest oczywiście uformowana, też już istnieje pod pewną formą, bo bez formy istnieć nie może. Czyli materia jest pewnym substratem, pewnym takim, no, wewnątrzontycznym jakimś elementem. Właśnie musimy pamiętać o tym, żeby tego nie realizować, żeby nie czynić z materii pewnego jakiegoś bytu. Niestety współczesna fizyka właśnie może nie tyle jakby prowadzi do uznania materii za tej materii, z której my jesteśmy zbudowani, za jakąś czystą możność,
Właśnie tak naprawdę współczesna fizyka pokazuje coś, co bardzo dobrze współgra z poglądami Arystotelesa. Bo tylko jakby musimy pamiętać o tym, że to, co dzisiaj nazywa się materią, właśnie nie jest tą materią w sensie metafizycznym, ale jest złożeniem z materii form. Bo tak naprawdę to czym są cząstki elementarne z punktu widzenia współczesnej nauki, współczesnej fizyki? To akurat będzie się od strony teoretycznej zajmowała tym kwantowa teoria pola, od strony opisu matematycznego, od strony pewnej też zgodności, tak? Bo ten opis matematyczny daje pewne konkretne ilościowe jakieś rezultaty, które potem są sprawdzane w sposób doświadczalny czy też obserwacyjny, jeżeli mówimy o jakiejś detekcji cząstek kosmicznych. Więc jeżeli chodzi o współczesną naukę, to tym najbardziej podstawowym poziomem materii, którego możemy się do niego jakoś sięgnąć, możemy badać materię na tym poziomie. Więc cząstki elementarne, otóż cząstki elementarne tak naprawdę są pewnymi, z punktu widzenia tej kwantowej teorii pola, pewnymi kwantami, wzbudzeniami pól. One są pewnymi kwantami, czyli wzbudzeniami kwantowych pól. Te kwantowe pola są właściwie czymś bardziej podstawowym, z punktu widzenia takiego powiedzmy ideowego. To właśnie pola są czymś bardziej podstawowym, a te cząstki są raczej czym filozoficznie byśmy powiedzieli właśnie, że z racji tego, że są to jakieś wzbudzenia, że posiadają pewne właściwości, które mogą być mierzone, które też są określone przez teorię, to są raczej czymś, co z filozoficznego punktu widzenia jest właśnie formą. Jest właśnie formą. Tak? Że tak naprawdę fizyka współczesna pokazuje nam, że materia tak właśnie badana w sposób taki empiryczny, badana za pomocą tych matematycznych też, czyli całego instrumentarium współczesnej fizyki, że dokładnie taka sama struktura jest świata, tak, którą pokazuje też filozofia. Że byty są złożone z formy i z materii. Że forma jako ten czynnik kształtujący, nadający pewną tożsamość, jest czymś, czego nie da się jakoś zupełnie jakoś gdzieś zgubić. Że nie da się, zresztą gdyby tak było, to by to po prostu była materia jakaś sama w sobie niepoznawalna. Jeżeli my jesteśmy w stanie ją poznać, to znaczy, że poznajemy tak naprawdę właśnie ze względu na formę. Bez formy materia nie jest poznawalna, też nie mogłaby istnieć, bo forma nadaje pewną tożsamość. Daje pewną tożsamość. Natomiast ten element właśnie ten materialny, czyli tak naprawdę możnościowy, bo już wiemy, że materia jest nie tylko substratem, z którego coś jest zbudowane, ale jest również pewną możnością, czyli pewną potencjalnością, czyli pewną nieokreślonością, bo tym jest właśnie możność. Możność jest pewną otwartością na jakiś akt, czyli w tym przypadku na pewną formę. Materia jest jakby, ma pewną taką dyspozycję do przyjęcia pewnej formy. To jest ciekawa analogia, tylko dla nas już, dla naszych pokoleń, dla naszej mentalności już nie tak oczywista i też bardzo niebezpieczna w tym sensie, że ona bardzo upraszcza to zagadnienie i sprowadza na trochę fałszywe tory, ale jeżeli rozumiemy, że chodzi tu tylko o pewne porównanie, to jest nawet dość ciekawe, to sam Arystoteles wymyślił i tego używał, ale można to nadużyć tego. Otóż mówił, że to jest z materią w stosunku do formy, która tą materię określa, determinuje, nadaje pewną tożsamość, jedność, jest trochę tak jak z niewiastą wobec mężczyzny. Bo w dawnych czasach niewiasta nie miała takiej, powiedzmy, właśnie takiej jakby sama w sobie takiej tożsamości, zdolności do funkcjonowania w ramach społeczeństwa. Jakby mogła funkcjonować, jakby podporządkowana, jakby pod jakimś mężczyzną zawsze była, prawda? Czy to pod swoim ojcem jako córka, czy pod swoim mężem jako żona, jeżeli tam była jeszcze w innej formie w społeczeństwie jakoś funkcjonowała, to właściwie zawsze jakby pod jakimś mężczyzną, który kimś tam zawsze był, jakimś szefem. To trochę tak mniej więcej z materią wobec formy. Oczywiście tutaj niebezpieczeństwo polega na tym, że się materię reizuje. Już pomijając inne jakby tutaj niedoskonałości tego porównania, to pierwszym z nich jest to, że się materia czyni czymś, co mogłoby istnieć samodzielnie, tak? Że jest jakby sama w sobie bytem. Otóż właśnie nie, materia jest tylko pewnym czynnikiem wewnątrzbytowym, tak? I wobec tego forma jest również takim czynnikiem wewnątrzbytowym. Tak? Jeszcze o tej materii trochę powiem, że samo greckie określenie chyle, materia to jest chyle, chyle pierwotnie znaczyło tyle co las. I tutaj jakby rozumiemy, dlaczego w ujęciu tych bytów będących pewnymi wytworami sztuki,
To określenie się pojawia, bo no właśnie przedmioty zbudowane z drewna no, mogą być bardzo różne. Mogą to być krzesła, mogą to być stoły, mogą to być różnego rodzaju jakieś przedmioty, sprzęty czy elementy konstrukcyjne, ale wszystkie są zrobione właśnie z drewna. Więc to chyle, które pierwotnie znaczyło las, stało się potem określeniem, które było używane w stosunku do drewna jako takiego, czyli pewnego materiału, z którego można coś budować. To jest właśnie ta materia jako pewien substrat, jako pewien element taki, tak, z którego wszystko jest zbudowane, który służy do budowania. Tak? No ale znowu tutaj się pojawia, cały czas jest to widoczne, że ta materia, z którą my mamy do czynienia, czy to jest materia jako substrat do budowy domu, czy czegokolwiek innego, tak, cegły, czy właśnie drewno, czy cokolwiek innego, tak samo jak w przypadku tych cząstek elementarnych. Że to nie jest tak naprawdę materia w tym ujęciu metafizycznym. To nie jest ta materia pierwsza, jakbyśmy tak powiedzieli. Czyli ta materia taka najbardziej jakby będąca tą czystą możnością. Bo skoro materia ma być substratem, ale jednocześnie możnością, a byt przecież zawsze jest złożony z możności i z aktu, więc ta materia pierwsza jest czymś takim tajemniczym. Bo jest czymś, co nie występuje nigdy jakby bez żadnej formy. No właśnie jak ta niewiasta, która nie może bez męża. Nie istnieje jakby w społeczeństwie jako coś samodzielnego. Tak? Istnieje tylko i wyłącznie pod jakąś formą. Zawsze jest jakoś uformowana. Tak jak te cząstki elementarne, które są już pewnymi właśnie pewnymi formami. To są pewne, pod tymi formami istnieje no właśnie jakieś to pole, które samo w sobie jest czymś niezdeterminowanym. Czymś takim też nie do końca, bo jeżeli możemy powiedzieć, że jest to pole, to znaczy, że już jakaś determinacja w tym jest, tak? Ale jeżeli już mówimy o cząstkach, o pewnych kwantach, pewnych wzbudzeniach tego pola, no to tutaj już widać ten element właśnie pewnego aktu, czy pewnej formy, która powoduje, że to nie jest materia taka właśnie pierwsza, czyli materia czysta, materia, która jest czystą możnością. Mówiliśmy też, właśnie kiedy mówiłem o akcie i o możności, że o ile czysty akt może istnieć, tak, to czysta możność nie, ale jednak możność jako taka jest w przyrodzie, istnieje. Każdy byt no, poza tym czystym aktem składa się i z możności i z aktu. Jest czymś realnym, ale nie jest czymś, co możemy bezpośrednio zaobserwować. No i pamiętamy, że możność właśnie jest czymś sama w sobie niepoznawalnym, bo poznaje się możność poprzez akt. Tak samo tutaj. Jeżeli rzeczy są złożone z materii i z formy, to poznajemy poprzez formę. Forma jest zresztą też pewną podstawą dla ujęcia gatunkowego. Z tą formą to jest trochę taki, powiedzmy, pewna analogia tutaj dość mocna, nawet więcej niż analogia, bo forma, czyli po grecku morfe, to znaczy tyle co kształt, tak? Ale także słowo eidos oznacza formę u Arystotelesa. A eidos to jest dokładnie to słowo, które występuje u Platona i zostało przetłumaczone jako idea. To właśnie forma to jest coś takiego jak idea platońska, tylko różnica jest zasadnicza. Różnica jest taka, że forma, czyli ta idea Platona jest pewną substancją, mówiąc takim arystotelesowskim językiem, jest czymś niezależnie istniejącym, jakby samo w sobie właśnie, tak, samym w sobie, które istnieje jakby poza rzeczami, w tym prawdziwym świecie, świecie tym, w którym istnieją te właśnie oddzielone od materii, tak, od tego elementu jakiegoś takiego no, niepoznawalnego, zmiennego, te właśnie idee, czyli formy. Natomiast u Arystotelesa właśnie te idee jakby platońskie są po prostu czymś, co konstytuuje rzeczy, co tworzy te rzeczy, co nadaje im pewną treść, bo jakby rzeczy są sobą jakby poprzez formę i dzięki formie. Forma jest jakby tą podstawą, która nadaje im tą treściowość. Jakby forma jest czymś, co nadaje im jedność, co nadaje im tożsamość i co nadaje im poznawalność. No dokładnie to przecież to są cechy idei. Idea jest właśnie czymś jednym. Platońska idea. Idea jest właśnie czymś, co jest jakby tożsamym właśnie w tym sensie, że niezmiennym. Że jakby ściśle określonym i zawsze takim samym. To jest cecha idei platońskiej. No i oczywiście poznawalność, bo idee są właśnie poznawalne. To jest jasne. I dlatego to jest właściwie coś takiego jak u Platona idea. Nawet nazwa jest podobna, chociaż używa się właśnie tego łacińskiego, w języku polskim łacińskiego określenia forma. Które jest tłumaczeniem tego morfe, ale też i eidos się pojawia u Arystotelesa. Czyli nawet określenie jest właściwie czasem nawet dokładnie to samo. To jest praktycznie to samo, co platońska idea, tylko tworzy u Arystotelesa w tym świecie, tym pluralistycznym świecie tych wielu różnych bytów po prostu
Każda rzecz istniejąca ma jakąś tą, jest jakoś uformowana. Ma po prostu tą ideę jakby w sobie, tą formę, która nadaje treść tej konkretnej istniejącej rzeczy. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze odnośnie słowa materia, sobie przypomniałem, że to też jest takie ciekawe, że samo słowo materia w języku polskim pochodzi też z łacińskiego słowa mater, czyli matka. Tak? Matka jest jakby tym, co daje dziecku właśnie jakby tą materię, co daje ten substrat. Tak? Przez to, że to dziecko rozwija się w łonie mamy, że potem jest karmione mlekiem mamy. Jakby ten czynnik taki jakby ilościowy, który jest w dziecku, który tworzy ciało dziecka, jest wcześniej jakby elementem ciała mamy. To jest coś bardzo, bardzo dobra intuicja. Tak? Materia jako pewien substrat właśnie, tak? Od słowa mater. A po grecku chyle, stąd będzie potem chylemorfizm, czyli połączenie słowa chyle, materia, i morfe, czyli forma. Czyli że rzeczy są złożone z formy i z materii, że mają w sobie te dwa elementy. To, że one mają te dwa elementy, że faktycznie rzeczy złożone są z formy i z materii, to nie jest oczywiście jakiś rodzaj takiego czy innego jakiegoś, jakiejś narracji, że to tak po prostu taką sobie ktoś wymyślił, legendę, bajkę, to po prostu tak sobie mu się to spodobało, chciał sobie tak świat opisać, tylko to wynika z pewnych analiz logicznych. Musimy pamiętać, że Arystoteles, zwłaszcza na tle Platona i tradycji platońskiej, się wyróżnia przede wszystkim właśnie tym, że pojęcia, które wprowadza, nie są wprowadzane z racji posiadania jakiejś intuicji. To jest bardzo platońskie. Typowe też i dla Heraklita, i dla Platona. Trochę się pewnie też wiąże z orfizmem. Po prostu próbuje się w tym nurcie platońskim te podstawowe pojęcia jakąś drogą intuicji, jakoś je jak wprowadzać, uzasadniać. One jakby się pojawiają trochę tak jak ci bogowie w mitologii. Trochę w taki dowolny może sposób nawet. Dlatego bardzo dużo różnych wersji może powstać w filozofii. Tak? Każdy może mieć swoją odmianę, powiedzmy, platonizmu, czy tam w ramach tego nurtu. Może mieć swoją własną wizję rzeczywistości. Natomiast to jest tak, że Arystoteles właśnie tym się wyróżniał, że on bardzo rygorystycznie i systematycznie, metodycznie stosował zasady logiki i starał się po prostu wyjaśniać rzeczywistość, ją jakoś tłumaczyć racjonalnie. Tą rzeczywistość, którą można zaobserwować naszymi zmysłami. Tak? Te byty, które nas otaczają, one mają jakby w sobie zarówno ten element, to jest dokładnie ten sam sposób myślenia, jak widzieliśmy przy wyróżnianiu tych subontycznych elementów, mianowicie aktu i możności oraz substancji i przypadłości. Tak? Bo pamiętamy, że za wyróżnieniem w bycie przypadłości i substancji stało to, że byty mają swoją tożsamość, tak? Ale pomimo to potrafią się jakoś zmieniać. No więc musimy wyróżniać przypadłości i musimy wyróżniać podmiot dla tych przypadłości, czyli właśnie substancji. Potem mówiliśmy o dynamice bytu, o tym, że te byty ulegają pewnej zmienności. W nich też musimy wówczas wyróżniać pewien element potencjalny, który ulega zmianie, ale też i ten element aktualny, który jest jakby tym źródłem doskonałości, bytowości, które jest właśnie czymś, co powoduje te zmiany. Tak? To więc musimy te dwa elementy wyróżniać, żeby uniknąć jakiejś sprzeczności. I tutaj podobnie, przez stosowanie tych zasad takiego logicznego, racjonalnego myślenia, po prostu musimy wyróżniać, żeby nie popaść w absurd. Żeby nie popaść w absurd, musimy wyróżniać te właśnie elementy, formę i materię. Materia jest elementem będącym substratem i jednocześnie elementem potencjalnym, elementem możnościowym, elementem, który jest jakby zdolny do tego, żeby być na różny sposób uformowany. Tak jak plastelina, można z niej zrobić różne rzeczy. Można ulepić co się chce, ale też oczywiście w granicach, na jakich ta możność pozwala, tak, się formować. Że są takie jakby rzeczy, które się z plasteliny nie ulepi, bo właściwości mechaniczne tej plasteliny na to nie pozwolą. Są pewne skończone jakby dyspozycje, tak? To jest właśnie tej materii, ona posiada ta możność, tak? Ma swoje jakby granice i pewne akty już nie mogą jakby się w niej zmieścić, już nie mogą jej aktualizować, ma swoje granice ta właśnie możność. Więc jeżeli chodzi o to rozróżnienie materii i formy, więc z jednej strony za rozróżnieniem materii stoi właśnie to, że rzeczy mają w sobie na przykład pewną podzielność, że mają w sobie jest też pewna wielość rzeczy, tak? Coś, co było oczywiście znane dużo wcześniej, tylko no, jakby nie było nazwane w ten sposób, ale ludzie byli świadomi tego, że świat jest właśnie pewną wielością. Jest wiele różnych rzeczy należących do jednego gatunku.
wiele różnych wiewiórek, które przecież mają jakby no jedną formę, w tym sensie, że wszystkie należą do jednego gatunku. Jakby forma jest właśnie podstawą gatunkowania, podstawą przyporządkowywania do pewnego gatunku, tworzenia pewnych pojęć, za pomocą których potem my myślimy i którymi się posługujemy, którymi też, na których oparta jest nauka. Więc musi istnieć ten element materialny, element związany z pewną wielością, no ale musi też być pewien element, który powoduje, że to jest pewną jedynością. Że pomimo tego, że istnieje wiele tych wiewiórek, my możemy sobie utworzyć jedno pojęcie wiewiórki. To jest jeden gatunek wiewiórki. Tak? To jest właśnie to, czy jeden gatunek człowieka, czy jeden gatunek czegoś innego. Mimo tego, że jest wiele rzeczy konkretnych, bytów w tym gatunku. Czyli jest coś, co powoduje, że jest jakby podstawą dla tej jedności, ale jednocześnie jest podstawa dla tej wielości. Podstawą dla wielości będzie materia, podstawą dla jedności będzie forma. Muszą być te dwa czynniki. Tak samo, jeżeli chodzi o jedność i podzielność. No, są rzeczy, które te właśnie wszystkie praktycznie nas otaczające bezpośrednio obserwujemy, które mają w sobie chociażby pewne części, tak? Charakteryzują się pewną podzielnością. Ale jednocześnie charakteryzuje je pewna jedność. Jest jakiś element, który jest jednoczący. W przypadku zwierząt, roślin, w przypadku człowieka to jest dusza tym elementem jednoczącym. I to jest właśnie forma. To jest ten element, który nadaje pewną jedność. Ale też jest element, który nadaje pewną podzielność. To jest właśnie materia. Materia, która jest u podstaw tego właśnie podziału na różne części. Tak? Byty, które nie mają w sobie materii, wobec tego nie będą miały części, które można jakoś by podzielić. Nie? A więc widzimy, że obserwacja świata nas prowadzi do tego. Zresztą, no znowu, teraz dynamika z kolei. Tak? Kwestia dynamiki, już żeśmy mówili o tym, że stoją za dynamiką te dwa elementy wewnątrzontyczne, wewnątrzbytowe, które musimy rozróżniać. Musimy rozróżniać akt i możność. No i wiemy, że materia jest właśnie jest możnością. Tak? Nie wszystko, co jest możnością, będzie miało charakter materii, się okaże, ale materia zawsze jako taka jest właśnie możnością. Chyba, że jakby traktujemy jako materię, jako substrat coś, co już jest faktycznie materią wykorzystywaną przez nas. To jest tak zwana materia druga wtedy. Już nie jest materia pierwsza, ta czysta możność, czysta materia jakby w sensie filozoficznym, której nie możemy nigdy zaobserwować, tylko materia druga, którą się wykorzystuje do budowania pewnych przedmiotów, czy konstrukcji, jakichś struktur, która jest pewnym substratem, ale w sensie filozoficznym nie jest czystą jakby możnością właśnie. Więc w przypadku dynamiki, w przypadku ruchu, tutaj też my musimy wyróżniać materię i formę. Materia powoduje właśnie to, że no, na przykład może jakieś zwierzę roślinożerne może żywić się trawą, ale przecież samo sobie nie jest trawą. Trawa nie jest trawą, ale trawą się żywi. Czyli jest ten element materialny, który po prostu jest pewnym substratem, w którym jakby następują pewne zmiany, tak, który jest tym podłożem dla tych pewnych zmian, jakiś, tak? A ta zmiana następuje poprzez to, że pewna nowa forma pojawia się. Stara forma ginie, pojawia się nowa forma tej samej materii. Tak? Materia jakby przyjmuje nową formę. To samo to przyjmowanie nowej formy, to też jest jeden z takich punktów dość kluczowych i subtelnych, bo tutaj można popaść w pewne błędy. Bo to nie jest tak, że ta forma jakby sama z siebie się rodzi z materii, bo by to znaczyło, że ta materia w sobie ma pewną sama z siebie zdolność do tego, żeby coś z siebie jakby rodzić, ale to by znaczyło, że nie jest już czystą możnością. Czyli z samej materii nie może to jakby powstać, ale materia też nie jest jakby czystym brakiem, bo by to znaczyło, że jest jakby jakimś niebytem. Więc jest jakby zawsze ma pewną dyspozycję do przyjęcia pewnej formy. Tak? Więc z jednej strony materia ma w sobie pewną dyspozycję, tak jak ta plastelina, pewną dyspozycję do tego, żeby czymś tam innym się stać w rękach jakiegoś artysty, który będzie z tego coś tam tworzył, jakieś figurki, ale z drugiej strony jest jeszcze potrzebna ta przyczyna właśnie sprawcza, czyli ten konkretny człowiek, który jest, w którego rękach nagle ta plastelina przybiera zupełnie nowe formy, nowe kształty, tak, staje się nowym bytem jakimś. Tak? Było czymś innym, wziął powiedzmy plastelinę, jakoś tam była jakaś jedna figurka zrobiona i ten nagle artysta z tej figurki zrobił jakąś inną. Tak? Po prostu materia została, bo ciągle jest ten sam materiał, z którego zostało to wytworzone, ale nadał nową formę. Więc tutaj z jednej strony istotna jest przyczyna sprawcza, która właśnie nadaje te formy, ale z drugiej strony też i te formy, one właściwie są, można powiedzieć tak,
one jakby się rodzą w tej materii, ale właśnie nie same się z niej rodzą, tak? No właśnie musi być jakiś czynnik sprawczy, no i też musi się jakoś, ta materia ma pewne dyspozycje do tego, żeby przyjmować pewną formę, tak? Sama z siebie tego nie tworzy, ale dyspozycje, które w sobie ma w jakiejś formie, powodują, że właśnie raczej ta rzecz powstaje w wyniku działania takiego czynnika sprawczego niż jakaś inna. Więc to wszystko racjonalne jest, ale dość subtelne, tak? Też nie jest tak, że właściwie forma jako taka, nie mówi się, że ona powstaje i ginie. Dlaczego? Bo wtedy to też jest właśnie zrealizowanie formy z kolei. To jest takie pojmowanie formy na sposób platoński. To jest drugi problem tutaj. Żeby nie traktować, właśnie jest ważne, żeby nie traktować formy jako czegoś, co istnieje samodzielnie. Owszem, są takie formy, które istnieją samodzielnie. To są czystymi formami. To są w przypadku świętego Tomasza aniołowie. U Arystotelesa też istnieją takie substancje, takie czyste, takie właśnie inteligencje oddzielone. No, tak tacy ala aniołowie, tylko nie mają niego charakteru takiego, powiedzmy, bardzo religijnego, bo ta filozofia nie ma takiego charakteru, ale to z łatwością można nadać oczywiście taką interpretację. To będą inteligencje u Arystotelesa, to będą inteligencje poruszające ciałami niebieskimi, się okaże. Tak przynajmniej w wielu interpretacjach, bo to jest też kwestia trochę taka, powiedzmy, otwarta. Ale u Arystotelesa też występują takie czyste formy. A w każdym razie ten pierwszy poruszyciel, ten, powiedzmy, Bóg u Arystotelesa, jest niewątpliwie, jako jest, że jest czystym aktem, wobec tego musi być czystą formą. Ma charakter właśnie pewnej formy, tak? I to takiej substancjalnej właśnie, tak? Czyli takiej trochę, takiej zupełnie oddzielonej od materii, tak? No niewątpliwie tak. Na pewno pierwszy poruszyciel, bez tutaj cienia wątpliwości, pierwszy poruszyciel jest takąż właśnie czystą formą. W przypadku duszy ludzkiej sprawa jest bardziej zawiła. U Arystotelesa ta dusza ludzka, jej nieśmiertelność, jej substancjalność, to są sprawy dość subtelne i złożone. O tym będziemy mówili, kiedy będziemy mówili o człowieku, o refleksji dotyczącej człowieka. Natomiast niewątpliwie u świętego Tomasza, no to oczywiście tak jest, że dusza ludzka jest substancjalna, że istnieje bez ciała, ale ma pewne przyporządkowania, pewną dyspozycję do przyjęcia ciała, do budowania sobie ciała z materii pierwszej, bo tak naprawdę właśnie dusza ludzka, tak samo jak dusze zwierzęce i roślinne, to jest pewna forma. A forma to jest nic innego jak ten czynnik właśnie w bycie, który odpowiada za tą tożsamość, jedność i poznawalność, jak już żeśmy mówili, tak? Więc właściwie jakby dusza zresztą, właśnie czym się dusza, bo to jest jeszcze tutaj taka pewien taki podział. Otóż formy można podzielić na te wewnętrzne zasady organizujące i to jest właściwie dusza. Dusza jest pewną wewnętrzną zasadą organizującą. Czyli taką to jest taki jakby rodzaj form, które działają w ten sposób, że od środka no tak formują właśnie, nadają pewną tożsamość, nadają pewną jedność tej materii. Tak? Że tworzy się pewien organizm. No i są te takie zewnętrzne, jakby, od zewnątrz jakby organizujące materię, formy. To są właśnie te wszystkie, które, czy to są owocem ludzkiego działania, tak? Czyli te formy, w sensie pewne kształty i nie tylko, pewnych rzeczy przez człowieka zbudowanych, tak? Ale również i to wszystko, co jest no, nieżywe, nieorganiczne, ale też ma pewną strukturę. Też to są pewne zewnętrzne jakieś atomy, takie różne struktury tego typu, które też przecież mają charakter pewnych form, ale właśnie no, nie mają, nie są duszami, tak? Nie są to jakieś byty ożywione, nie są to jakieś organizmy. Wobec tego tutaj jakby też jest pewna różnica między formą w takim rozumieniu jakby pewnej zasady od wewnątrz organizującej, czyli właśnie duszy, i tej od zewnątrz organizującej, czyli pewnej jakiejś formy takiej, która też organizuje. Niezależnie jednak od tego, jakby jasną jest rzeczą, że mamy do czynienia właśnie z koniecznością przyjęcia tegoż właśnie podziału na formę i na materię. Poza tymi powodami, które żeśmy mówili, czyli dynamiką bytu, jego jednością i mnogością, a ponadto tą podzielnością i jednocześnie niepodzielnością, jeszcze właśnie fakt przemian substancjalnych, tak? Znaczy, to właściwie już mówiłem, ale to
przykład tego zwierzęcia, tak, jakiegoś, powiedzmy, tej krowy, która żywi się trawą. Także materia zostaje pochłonięta, ale nadana zostanie nowa forma. Także trawa staje się w końcu przecież czym innym, materia trawy właściwie, nie tyle trawa, materia trawy staje się materią ciała tego zwierzęcego. Tak? Przyjmuje jakby nową formę, istnieje pod nową formą. Czyli fakt przemian substancjalnych również skłania nas do tego, żeby wyróżniać formę i materię w bycie konkretnym. Tak? Także tutaj stoją za tym różne tego rodzaju powody, aż takie cztery możemy wyróżnić. Więc o ile materia nie może istnieć bez formy, zawsze musi być jakoś uformowana, chyba że mówimy o tej materii drugiej, która jest pewnym substratem, ale ona nie jest takim, człowiek wykorzystuje do budowania, no, ale ona nie jest tą materią w sensie tym najbardziej jakby ścisłym, tym metafizycznym. Więc materia jako taka nie może istnieć, ale forma, no właśnie już wiemy, że może. Pierwszy poruszyciel, poza tym te inteligencje jakieś takie, tak, oddzielone od materii, czyste formy, no i dusza ludzka w jakiejś postaci, ale u Arystotelesa to jest bardziej złożone. Więc widzimy, że forma jako, że jest aktem, forma jest aktem, więc jest czymś, co daje pewną doskonałość, co daje poznawalność, co jest czymś pierwszym z punktu widzenia zarówno poznawalności, jak i doskonałości, jak też i, no i z punktu widzenia nawet tego chronologicznego jest czymś pierwszym, bo zawsze jakby przejście, wyprowadzenie, wyłonienie z materii jakiejś formy dokonuje się wskutek działania jakiegoś tego czynnika sprawczego, który też ma charakter pewnego aktu oczywiście, tak? Jego działanie jest pewnym aktem. Czyli tutaj wszystko to co pamiętamy z wykładu o akcie i możności się to oczywiście tutaj przenosi na tą dziedzinę formy i materii w sposób taki zupełnie oczywisty. Także tutaj w dziedzinie formy, jedno jest takie formy i materii, jedna sprawa jest taka dość zasadnicza, a mianowicie jedność formy substancjalnej. Bo są jeszcze formy przypadłościowe. Formy przypadłościowe, czyli te formy, które powodują, które są tymi aktami, które powodują zaistnienie tychże przypadłości jakiegoś bytu konkretnych, tak? Ale no wiemy, że jest zawsze u podłoża tych przypadłości tkwi substancja, że tego, z tego nie można zrezygnować. I substancja jako taka, tak, jakby wymaga właśnie formy, oczywiście, tak? Ma jakąś tam materię, czyli mówimy o substancjach też materialnych, ale też jest i forma. Oczywiście forma i materia są w bycie zawsze do siebie dostosowane, dopasowane, w tym sensie, że jeżeli mówimy o jakimś bycie czysto takim materialnym, jakimś tam powiedzmy zwierzątku czy roślinie, czy jakimś tam powiedzmy innym jakimś tam bycie takim, które można zasadniczo powiedzieć, że jest substancją, to wiadomo, że jeżeli, znaczy forma jest wtedy też czysto jakby należy do porządku materialnego. No nie jest do końca materią właśnie w sensie filozoficznym, no bo jest właśnie formą, jest czymś innym, ale jest jakby należy do porządku materialnego, tak? Jak na przykład dusza zwierząt bezrozumnych. Dusze takie nie są substancjalnymi, nie mogą istnieć samodzielnie, istnieją zawsze w połączeniu z materią, tak? Więc istnieją właśnie. Właśnie tutaj się objawia ta różnica między Platonem i Arystotelesem też, tak? Że forma jako taka w takim bycie, które ginie, który nie ma w sobie tej substancjalności formy, taka forma no, jest jakimś czynnikiem wewnątrzbytowym tylko. Tak? Jest jakby zrozumiała wtedy tylko, kiedy czy może nie zrozumiała, ale istnieje byt właśnie jako złożenie z materii formy. Natomiast właśnie kwestia jedności tej formy substancjalnej. To jest dość taka ciekawa sprawa, bo mogłoby się wydawać, że skoro nasze ciało składa się z atomów, wiemy dobrze o tym, że z atomów, czy tam z różnych struktur subatomowych, czy też te atomy tworzą z kolei inne struktury, które możemy wyróżnić w naszym ciele. To jest oczywiste. Pytanie jest wobec tego takie, czy w naszym ciele faktycznie, czy w człowieku jest tak, że dusza po prostu no, tylko integruje, no niewątpliwie skoro jest formą, to jest elementem zapewniającym jedność, zapewniającym tożsamość, zapewniającym poznawalność bytu ludzkiego. Czy to oznacza, że dusza tylko na takim najwyższym poziomie łączy te elementy materialne, nadając im życie, tak? Że jakby są te struktury biologiczne i one jakby istnieją pod tymi swoimi formami, tym jako swoje te
Znaczy, każda ma tam, każda jest jakąś substancją, jest jakby wielość takich substancji, i tylko ta dusza ludzka to jakby na jakimś najwyższym poziomie ewentualnie jakoś się jedynoczy. Otóż się okazuje, że ze względu na jedność człowieka, ze względu na to, że byt się charakteryzuje pewną jednością, to też wynika z, po prostu z działania człowieka, z jego jedności psychicznej. Okazuje się, to jest teza, która jest bardzo tomistyczna i Tomasz bardzo mocno jej bronił i też był za to atakowany, że jej bronił, to znaczy nie podobała się ona, bo nie jest zgodna z tym nurtem platońskim, powiedzmy, z tradycją platońską, gdzie jest dużo, może być wiele takich form na poziomie substancji, takich wielość form substancjalnych. Tutaj natomiast jest jedna i będziemy też o tym mówili później, właśnie przy okazji omawiania świętego Tomasza, ale u Arystotelesa jakby wszystko to, co pisze Arystoteles, jakoś prowadzi do tego, że musimy przyjąć tą jedną formę substancjalną, a nie jakieś tam wiele, bo to się właśnie wiąże z tą jednością, bo właśnie na to wskazuje po prostu struktura rzeczywistości. Innymi słowy, ciągle pozostaje wobec tego pewną zagadką. Jak to jest, że możemy wziąć na przykład mikroskop i w ciele żywego człowieka zobaczyć struktury atomowe, już nie mówiąc o jakichś tam innych strukturach, jakichś cząsteczkowych i tak dalej, różnych, czy właśnie komórkach, tak, które stanowią część żywego organizmu. Tak? No i więc jak to jest? Czy one istnieją pod swoimi formami konkretnymi, czy raczej jest tak, że właśnie jedna dusza jest tą jedyną formą substancjalną? Bo to jest właśnie treść poglądu świętego Tomasza, co jakoś też właśnie wynika z pism Arystotelesa, chociaż nie jest przez Arystotelesa tak zasadniczo głoszone w taki mocny sposób, bo też i przeciwnicy tezy, którą głosił święty Tomasz, czyli innymi słowy zwolennicy wielości form substancjalnych, potrafili znaleźć pewne fragmenty u Arystotelesa, które zdawały się przemawiać za tym, że tych form jest wiele, ale to się okazuje, że to jest pewne nadużycie i nadinterpretacja. Natomiast jak to w końcu jest? Otóż musi być jedna forma substancjalna, rzeczywiście, właśnie ze względu na tą jedność, ze względu na rozważania filozoficzne, ze względu na konieczność uzgodnienia doświadczeń po prostu z refleksją intelektualną, taką racjonalną. Musimy przyjąć, że faktycznie jest jedna forma w człowieku. Innymi słowy, kiedy mamy żywego człowieka, to dusza organizuje sobie ciało z materii od tego poziomu takiego najniższego. Czyli nasza dusza w naszym ciele żyjącym, tak, po prostu organizuje sobie te wszystkie struktury, począwszy od tych subatomowych, a skończywszy na jakichś tam tych najbardziej takich widocznych już gołym okiem strukturach biologicznych. Wszystko to jest organizowane, jest formowane przez naszą duszę. To nasza dusza też jakby nadaje tą atomowość, subatomowość i tak dalej, te wszystkie właściwości, które też fizyka może badać, już nie mówiąc o tych chemicznych i biologicznych poziomach rozumienia rzeczywistości. Wszystko to jest zapewniane przez naszą duszę. Ale to oczywiście nie znaczy, że w takim razie mamy pewną sprzeczność, bo skoro badamy pod mikroskopem ciało żywego człowieka, to tam oczywiście zobaczymy atomy, zobaczymy wszystkie te struktury chemiczne i biologiczne. O, one istnieją jak najbardziej, ale one istnieją jakby jako wirtualne, znaczy one są jakby wyróżniane w taki wirtualny tylko sposób. Trochę można to łatwo geometrycznie przedstawić na rysunku, tutaj nie mam tablicy, ale można sobie narysować jakiś wielokąt. I sobie wyobrazić, że w tym wielokącie, jakimś tam pięcio-sześciokącie, jeżeli weźmiemy sobie jakieś trzy dowolne wierzchołki, połączymy, to powstaje trójkąt. Ale ten trójkąt nie istnieje realnie, on istnieje właśnie wirtualnie. On istnieje jakby przez to, że znajdują się w tym sześciokącie na przykład, znajdują się, no, można powiedzieć, właśnie te trójkąty. Tak? Znajdują się one i w momencie, kiedy mówimy o jakimś badaniu zmysłu, takim za pomocą pewnych urządzeń, kiedy badamy zmysłami właśnie ciało człowieka, to będziemy dostrzegali te struktury, które tam one rzeczywiście są z punktu widzenia tych badań zmysłowych. Natomiast z punktu widzenia jakiego filozoficznej refleksji, one oczywiście jakby nie istnieją istnieniem tym substancji, tylko są po prostu ożywiane, są formowane przez naszą duszę. Tak? Nasza dusza jest jedyną formą faktycznie, jedyną formą substancjalną, która nadaje bytowość od poziomu materii pierwszej, tej najbardziej tej czystej możności, tej właśnie, która jest całkowicie niepoznawalna, całkowicie pozbawiona tożsamości sama z siebie. Nasza dusza się tym wszystkim musi zajmować. No i dlatego też dusza, mimo tego, że
To już jest myśl taka świętego Tomasza, że ona no, pragnie połączenia z ciałem, że dusza, to nawet jest dość ciekawe z punktu widzenia, to już nie jest Arystoteles, tylko to już jest katolicyzm już w tym ujęciu tomistycznym, że z punktu widzenia właśnie tych dusz potępionych, one pragną połączenia się ze swoimi ciałami. Bo to jest naturalne dla duszy, żeby się łączyć z ciałem, tak? No ale z drugiej strony jednak ciało, duszę jakoś, powiedzmy, no tak mówiąc ściśle, może, bo nie można powiedzieć, że męczy, bo to duszę się przecież nie da zmęczyć, tak? Ale można jakby rozpraszać jej siły. Dusza jakby rozprasza swoje siły przez to, że musi to ciało sobie z materii pierwszej formować, że musi je organizować, tak? Teraz, co się dzieje, kiedy jakaś forma wyższego rzędu, no właśnie, może nie tyle przestaje istnieć, co jakoś wychodzi, tak? No po prostu przestaje formować. Na przykład dusza ludzka. Co się wtedy dzieje? No wiadomo, że powstają te zwłoki, te relikwie, tak? Czy pozostałości człowieka. Zostają zwłoki, które cały czas są oczywiście pod jakąś inną formą. Ta materia nie może istnieć tak bez żadnej formy. Musi istnieć pod jakąś formą. No to istnieje pod tymi formami, które są jakby no zdeterminowane z jednej strony przez dyspozycję materii, a z drugiej strony przez właściwości czynnika, który sprawia te właśnie zmiany jakieś, tak? Jakiś czynnik sprawczy. Więc nic dziwnego, że w momencie, kiedy dajmy na to jakiś kawałek ludzkiego ciała się wytnie z człowieka i on już nie stanowi części tej substancji człowieka, tak? Jest już po prostu poza, już nie istnieje tu jakby istnieniem człowieka, tak? Już dusza nie organizuje tej materii, to jakieś inne formy zaczynają formować. I że akurat są dokładnie takie same z punktu widzenia struktury atomowej czy jakiejś innej. Że jakby niczego się nowego nie zaobserwuje, nic dziwnego w tym nie ma, dlatego że to jest właśnie efekt tego, że pewne dyspozycje materii już tam uformowanej w tym ludzkim ciele, a z drugiej strony właściwości czynników sprawczych właśnie to powodują, że nic nowego się tutaj nie pojawi. Innymi słowy, że te struktury jakieś atomowe czy subatomowe i tak dalej, że cząstki elementarne i tak dalej, to wszystko jest takie samo, niezależnie od tego, czy to dusza organizuje sobie w ciele ludzkim, czy to jest jakoś organizowane przez jakieś formy nieożywione, jakieś formy czegoś tam zupełnie, tak? Dużo niższe jakby formy, tak? To wszystko tutaj da się utrzymać, a co więcej, bardzo istotne jest i to jest niesamowicie ważne to, co Tomasz zrobił, że obronił, faktycznie bronił i można powiedzieć jakoś obronił, bo to się udało w końcu wybronić, tej jedności substancjalnej, znaczy jedności formy substancjalnej, że w jednej substancji jest jedna forma, bo gdyby było inaczej, to by właściwie prowadziło, to ciężko jest to uzasadnić, bo jeszcze nie znamy tego poziomu, na którym Tomasz swoją refleksję budował, tego poziomu egzystencjalnego związanego z aktem istnienia. Cały czas opieramy się tylko na tym poziomie tak zwanym esencjalnym, związanym właśnie z formą, związanym z materią, związanym z istotą, związanym z substancją i tak dalej. Ale potem się okaże, że przyjęcie czegoś odwrotnego, czyli przyjęcie wielu form substancji prowadzi z konieczności do monizmu, czyli do utracenia faktycznej różnorodności świata, pluralizmu bytowego. Wtedy właściwie świat staje się tak naprawdę pozornie tylko złożone z wielu bytów, a w rzeczywistości to są jakieś przekształcenia jakiegoś wszechbytu, jakiejś wszechmaterii. I wracamy w ten sposób do poglądów tych wczesnych, tych pierwszych filozofów monistycznych, tych właśnie z Joni się wywodzących, tak? Którzy tam upatrywali właśnie w materii tego arche, takiego, który wszędzie jest jakby takie samo, tylko potem ulega pewnym jakimś takim, powiedzmy, mówiąc już językiem arystotelesowskim, pewnym przypadłościowym jakimś zmianom, a w rzeczywistości jest częścią jakiegoś wszechbytu. I tak też współczesny światopogląd, taki powiedzmy naukowy, do tego będzie zmierzał. I to jest właśnie też tak odpowiedź, bo czasem czytam komentarze pod tymi zapisami tych wykładów, które są umieszczane na stronie Akwinatej i czasem się tam pojawia taka myśl, że cóż takiego metafizyka może dać współczesnej fizyce? Cóż takiego jest z punktu widzenia nauk przyrodniczych wartościowego w takiej refleksji? No jeżeli mówimy, że jest jakaś materia i forma, no to wydaje się być jakby no niczym specjalnie istotnym, tak? No tak, na takim najbardziej elementarnym poziomie, jeżeli nie będziemy z tego wyprowadzali pewnych istotnych konsekwencji, to tak się może wydawać, ale jeżeli zaczniemy je wyprowadzać, to się okaże, że jednak dość dużo daje metafizyka, bo właśnie
Bo właśnie nauki przyrodnicze z racji swojej metody, z racji koncentrowania się na jakimś wycinku rzeczywistości, który jeszcze jest poznawany w sposób bardzo aspektowy, mają bardzo taką silną tendencję, przejawiają silną tendencję do tego, żeby tracić całość bytu swojej refleksji. I wtedy bardzo łatwo jest popaść w pewnego rodzaju monizm, że ostatecznie to jakby to nie jest żadna różnica między człowiekiem czy jabłkiem i tak dalej, bo przecież jeżeli będziemy pod mikroskopem jakimś elektronowym czy skaningowym badać te struktury, to one zawsze mają taki sam charakter, że atom węgla wzięty z ludzkiego mózgu i atom węgla, który jest gdzieś tam w jakimś jabłku, to właściwie ma te same właściwości. Tak? A skoro te byty konkretne, człowiek czy jabłko, są nagromadzeniem tylko tych cząstek, ostatecznie wszystko będzie się sprowadzało właśnie do badania tych cząstek. Jeżeli będziemy badali cząstki i oddziaływania, to w ten sposób będziemy mogli jakby wszystko inne, no jakby będziemy pewną podstawę posiadać do tego, żeby wszystko inne wyjaśnić, bo to jeszcze nie oznacza, że będziemy umieli to wyjaśnić, ale będziemy mieli przynajmniej jakąś podstawę. Ale to jest tylko prawda jakoś częściowo, bo właśnie to, co jest najistotniejsze, to jest właśnie forma. To ona zapewnia tą poznawalność, ona zapewnia tożsamość rzeczy, zapewniając jedność. I wiemy, że w przypadku człowieka to właśnie tą formą jest dusza, która ma oczywiście inne właściwości niż jakaś forma, która formuje jabłko. To też jest jakoś tam. Tak, dopóki to jabłko jest przyczepione do drzewa, to jest cały czas istnieje jakby istnieniem tego drzewa. Tak? Właśnie tą, natomiast kiedy już jest odłączone od drzewa, już nie. Tak? Tak samo smakuje jabłko, które byśmy gryźli na drzewie i tak samo, które możemy. Także jakby z punktu widzenia badań zmysłowych i empirycznych to nie ma jakby istotnego znaczenia, ale z punktu widzenia filozofii ma. Po prostu filozofia tropi jakieś takie trudności i stara się racjonalnie je wyjaśnić. Jeżeli się tego, jeżeli to się zaniedba, to zaczyna się potem wpadać pewne poślizgi poznawcze. I to się ostatecznie właśnie skończy niczym innym jak monizmem. To jest ta główna choroba ludzkiego umysłu, która drąży, która ludzki umysł jakby właśnie drąży od samego początku, można powiedzieć od upadku Adama w raju właściwie. Tak? I filozofia Arystotelesa jest takim chlubnym wyjątkiem od tej reguły. Tak? Bo tu się naprawdę udało przezwyciężyć monizm, przez to, że świat jest złożony z wielu bytów, wewnętrznie wtedy złożonych, bo nie da się wtedy inaczej tego zrobić. Trzeba odkryć tą wewnętrzną strukturę bytu, że byty są złożone z różnych elementów, w tym przypadku właśnie też i z formy i z materii, między innymi z formy i z materii. I da się wtedy wyjaśnić świat jako zespół wielu takich od siebie odrębnych substancji, które oczywiście są w różnych tam relacjach ze sobą i tak dalej, ale jeżeli się w takich pryncypialnych, podstawowych sprawach dokona pewnego jakiegoś poślizgu, kiedy się na przykład uzna, że może być wiele takich form poznawczych, czy form tych substancjalnych w jakiejś jednej substancji, w jednym bycie. Albo że materia jakby nigdy nie może być pozbawiona pewnej formy, że zawsze jest jakoś, istnieje zawsze jakoś uformowana. To próbuje się ją jakoś zrealizować, jakoś, czy związać na przykład, nie wiem, potem na przykład z aktem istnienia. To ostatecznie prowadzi właśnie, albo już jest, albo prowadzi do monizmu. Czyli do tego, z czego właściwie filozofia wyrosła i z czego się dało Arystotelesowi ją wyprowadzić. Tak? I to jest coś naprawdę bardzo istotnego, bo bez przezwyciężenia monizmu nie można mówić na przykład o prawdziwej filozofii chrześcijańskiej tak naprawdę. Bo jeżeli nie możemy rozróżnić między człowiekiem a jakimiś tam rzeczami, to wobec tego ostatecznie też będziemy tracili rozróżnienie między człowiekiem i Bogiem na przykład. Tak? I wobec tego wtedy wcześniej czy później będziemy utożsamiali siebie z Bogiem, z bóstwem. Tak? No to do tego będzie to prowadziło wszystko. Tak? No ale to już jest koniec tej religii, jeżeli my na poziomie jakim naturalnym będziemy utożsamiać człowieka z Bogiem. Tak właśnie powstaje, tak właśnie głosi gnoza, głoszą te poglądy bardzo nieortodoksyjne, heretyckie, które no, doprowadzają do tych największych nieszczęść tak naprawdę. Tak? To jeszcze sobie przypomniałem, że jest ciekawy fragment dotyczący tegoż naszego odnośnie, bo to jest taki dość trudny element, odnośnie tego, jak właśnie to jest możliwe, że na przykład w tym ludzkim ciele, mimo oglądania na przykład za pomocą tych różnych instrumentów, tych różnych form jakby niższego rzędu, ostatecznie to jednak jedna jest forma.
I tutaj jest wyjaśnienie takie. Jaka jest natura istnienia tych elementów, to jest z metafizyki ojca Knauce. Jaka jest natura istnienia tych elementów nie należy już do nauk przyrodniczych, lecz do filozofii. I właśnie filozofia stoi na stanowisku, że tam, gdzie jest aktualna jedność, nie może być aktualnej wielości, czyli aktualnej niejedności, gdyż byłby to wówczas absurd. W przypadku ciał żyjących można przyjąć, że jedna forma substancjalna, jaką jest dusza bytu żyjącego, może spełniać funkcję wszystkich form, które by powinny istnieć, gdyby nie było jedności bytowej. Bycie żyjącym, jednym w sobie, właściwie może być tylko jedna forma substancjalna, dająca realne istnienie rzeczy. Ta jedna forma substancjalna posiada w sobie doskonałość i moc pełnienia wszystkich funkcji form, które powinny by istnieć, każda dla każdego składowego elementu bytu. Tak na przykład dusza ludzka podtrzymuje i spełnia funkcję form wszystkich elementów, zarówno syntez związków chemicznych, jak i pierwiastków, których istnienie wykrywają nauki przyrodnicze. W rzeczywistości więc te związki i pierwiastki nie istnieją pod własną formą. Gdyby bowiem tak istniały, byt żyjący stałby się bytem per accidens, bytem przypadkowo jednym, a faktycznie mnogim. Cała ich struktura, wszystkie funkcje pierwiastków i związków chemicznych istnieją pod aktualną, jedną formą, duszą ludzką, mającą moc spełniania tych wszystkich funkcji, które byłyby spełniane przez właściwe formy substancjalne określonych pierwiastków czy związków, a więc przez formę atomów żelaza, węgla czy czegoś innego, gdyby one istniały oddzielnie. Posługując się językiem filozoficznym, powiemy, że istnienie w jakimś jedynym bycie, naprawdę istotnie jednym, poszczególnych form substancjalnych, np. atomów wodoru, tlenu, węgla, wody, cząstek wody, nie jest aktualne, lecz jedynie wirtualne. Ponieważ jednak skład i struktura atomowa poszczególnych pierwiastków czy związków jest taka sama w stanie związanym w bycie żyjącym, jak i w stanie niezwiązanym, gdy istnieją one oddzielnie, wobec tego, skoro tylko ustąpi forma substancjalnie żyjąca, natychmiast powstaje wiele form substancjalnych, czy to związków, czy też pierwiastków. W zależności od dyspozycji materii, a więc układu i struktury atomowej poszczególnych pierwiastków czy związków, do tego prowadzi właśnie analiza, ta racjonalna analiza rozumowa tegoż zagadnienia. Odnośnie formy materii, to właściwie samo w sobie, to jest tak ujęte i samych w sobie, to jest tyle. Tutaj dużo więcej się pojawi przy opisie człowieka. Tak? Człowiek będzie tym akurat bytem, który jest bardzo trudny do opisu filozoficznego, ale to już z racji omawiania człowieka, refleksji Arystotelesa dotyczącej ludzkiej natury, ludzkiego bytu. Tym się zajmiemy no nie za tydzień, tylko jeszcze na kolejnym, następnym wykładzie. Tak? Za tydzień będziemy mówili o pierwszym poruszycielu. A odnośnie tego dzisiejszego, czy może jakieś pytania teraz? Jakieś? Są takie zwierzątka, które jeżeli podzielimy na pół, no to tam rośnie długa połówka z przodu, z tyłu, tak. I mamy dwa zwierzątka. Więc na początku mieliśmy duszę w jednym zwierzątku, chyba przyczynnica jest, tak? No właśnie, mamy dżdżownicę jedną duszę, przypomnijmy to, co się wtedy dzieje? No dobrze, no święty Tomasz nawet dokładnie ten przykład z dżdżownicą przekrajaną, dokładnie to tak podaje, tylko że to już jest święty Tomasz, nie Arystoteles, i to jest akurat kwestie dyskutowane o mocy Bożej, o ile tak pamiętam, to tak mocy Bożej, ale tam chodzi, tam dużo innych przy okazji jest kwestii poruszanych takich, bardzo szczegółowych i właśnie między innymi kwestia tego typu. Co się dzieje w takim przypadku? No to pisze się Tomasz tak, no, że jakby no, dusza właśnie, no, ta jakby zasadnicza część tego zwierzątka no, istnieje dalej tym swoim istnieniem, no bo tożsamość tam tak zachowana jest. Natomiast w przypadku tej drugiej, no właśnie z tej potencjalności tej materii jest właśnie jakby wyprowadzana jest nowa forma. Bo w przypadku bytów takich typu zwierzęta, rośliny, to już samo, dlatego że w przypadku takich dusz właśnie zwierzęcych, roślinnych, to one jakby mieszczą się całkowicie w potencjalności tej materii, czyli one są jakby taką zasadą organizującą, pewnym aktem, ale na poziomie takim czysto materialnym, czyli one nie mają charakteru takiego substancjalnego, duchowego, tak? Takiego jak dusza ludzka. W przypadku duszy ludzkiej oczywiście to jest niemożliwe i w przypadku duszy ludzkiej każde połączenie komórek rozrodczych no jest niewystarczające do tego, żeby powstała dusza ludzka. Tak? Tutaj musi Bóg stwarzać w każdym przypadku, indywidualnie stwarza
po prostu duszę ludzką. Każda jest stworzona w tym momencie, kiedy odpowiednie już też te dyspozycje materialne są dostępne dla niej. A nie jest tak, że istnieją te dusze w jakimś takim zbiorniku dusz, które Pan Bóg gdzieś tam stworzył i nagle je tam jakoś zsyła. One są wtedy stwarzane. I nie jest też tak, że te dusze nagle z tej potencjalności materii jakoś po prostu się wyłaniają. Bo nie ma takiej możliwości. W tej potencjalności się nie mieści coś takiego, co przekracza po prostu to, co jest, to jest, co to jest, to jest materialne. Tak? Dlatego to jest niemożliwe. A w przypadku dżdżownic no, jest możliwe. I to jeszcze, oczywiście tutaj jest kwestia tego, czy, bo to wiadomo, że jeżeli na przykład się tam jakiejś krowie, czy czymś takiemu się tam ogon się utnie, to z tego ogona już krowa nie urośnie, prawda? Bo już w tej potencjalności tej materii już uformowanej jakoś tam nie mieści się jednak. Ona już nie ma w sobie tej dyspozycji do tego, żeby posiadać życie, żeby tam jakaś forma taka żyjąca, tak właśnie tej duszy się znalazła. A w przypadku dżdżownic takich bytów akurat jest, tak? No ale to już jakby o tym już informuje nas, już nauki przyrodnicze informują. Filozofia tylko mówi, że coś takiego jest możliwe, że taki przypadek jest możliwy, inny. Natomiast już nauki przyrodnicze dokładnie będą określały to, kiedy to się rzeczywiście faktycznie może zdarzyć. Tak? W przypadku których gatunków jest to możliwe. A jak w takim razie jest in vitro? Mhm. Albo to jest płciowość. Albo na przykład można ludzi wynałożyć, tak? Tak. Zarobić zarobki na tym bardzo wczesnym etapie podziału. No. O, to będziemy, to już jest bardzo, to już takie zagadnienie, które bardzo mocno wykracza, no trzeba tak, bo tu już jest kwestia animizacji, czyli tego, w jaki sposób następuje powstanie człowieka i to samo w sobie jest dość złożone i subtelne nawet u świętego Tomasza, a też to jednak święty Tomasz to też nie Arystoteles, ale u Arystotelesa to będzie tak, że on tam przecież pisał, tylko że tutaj trzeba pamiętać o tym, że u Arystotelesa jest kilka takich momentów, kiedy mimo tego, że on jest, znaczy, z jednej strony bardzo dokładnie przeprowadza te wszystkie refleksje, całą refleksję intelektualną bardzo mocno opiera na zasadach logiki, ale z drugiej strony jest przyrodnikiem. I czasem te fakty jakieś przyrodnicze no jakoś tak mocno jakby wchodzą do tej, za bardzo można powiedzieć, to będzie też widoczne w przypadku refleksji dotyczącej pierwszego poruszyciela, gdzie ta wiedza astronomiczna trochę za bardzo weszła w rozważania metafizyczne i trochę w przypadku powstania na przykład właśnie człowieka, tak, czy w ogóle człowieka, też trochę to trochę będzie widoczne, bo Arystoteles pisze też opierając się na lekarzach starożytnych, że, znaczy on pisze tam dokładnie, to też Tomasz będzie to cytował, no bo jako przyrodnika to cytował Arystotelesa i na rzecz, że no, to jest właśnie pewna subtelność, ale Arystoteles pisze, że właśnie w przypadku człowieka to dusza ludzka właściwie jakby wchodzi, ta rozumna dusza taka, to ona jakby wchodzi w to ciało takie już jakoś tam uformowane przez jakąś tam formę, tą poprzednią jakoś tam zwierzęcą. W przypadku dziewczynki 40 dni po poczęciu. Przepraszam, w przypadku chłopca 40 dni po poczęciu, w przypadku dziewczynki 80 dni, tak. Ale to są już jakieś oparte już nie na jakichś metafizycznych podstawach, no bo nie da się takiego czegoś, to są już jakieś przyrodnicze, ale z drugiej strony jak przyrodnik to stwierdził, że to jest 40 dni, a tu 80, jak to zrobić, to jest jakaś też tajemnica, skąd on to wziął dokładnie i to pewnie od lekarzy tych starożytnych, ale jak oni to... Bo on też nie wszystko to, że brał jakąś wiedzę przyrodniczą, w sensie Arystoteles, to nie znaczy, że on sam badał, że stał za tymi badaniami. Tak? Często po prostu się posługiwał wynikami innych badaczy. Także to, ale to już jest dość tajemnicze, skąd on to wziął. I tutaj jakby musimy pamiętać, że tam, gdzie odchodzi Arystoteles od czystej takiej metafizyki, to tym częściej będą się pojawiały jakieś pewne wątpliwości, czy takie jakieś defekty tej myśli, dlatego że w dziedzinie po prostu przyrodoznawstwa, no wiemy, że to jakby nasza epoka jest dużo bardziej miarodajna, tak? I dużo więcej wiemy. Natomiast siła Arystotelesa polega na tym, na wprowadzeniu tych podstawowych pojęć, które są tak mocne i tak jakby tak wiele rozświetlają, tak? Tak łatwo, tak dzięki nim łatwo można pojąć jakieś trudne zagadnienia, że są czymś bardzo wartościowym i dlatego się jakby uczymy tych pojęć, bo one są czymś jakby takim ponadczasowym. One są czymś, co nie boi się żadnych jakichś nowych osiągnięć
dziedziny przyrodoznawstwa, ponieważ są pojęciami na poziomie jakimś metafizycznym, bardzo ogólnymi, które no właśnie nawet właśnie w przypadku tych współczesnych, powiedzmy, teorii cząstek elementarnych dają się zastosować i dzięki nim można jakby zrozumieć rzeczy, które normalnie stają się jakieś takie trudne do pojęcia. I na tym polega siła tych pojęć arystotelesowskich. Natomiast jeżeli chodzi o takie dokładne przyrodnicze jakieś ujęcie, to wiadomo, że starożytność będzie pod tym względem zupełnie często komiczna nawet, tak? No, tak jak w przypadku tych dni, no skąd wiadomo, że to 40, 80, jak to zbadać, prawda? Ale to może powtarzał później teraz. Troszkę powtarzał, ale tak nie do końca. To znaczy, problem polega na tym, że to jest jakby kwestia dość subtelna, bo to, że jakby przyjął jakiś pogląd, w sensie jakby zacytował, to właśnie pytanie, na ile się zgodził z tym, tak? Bo też jakby cytował to w kontekście jakimś metafizycznym. Więc to tak, na ile się z tym zgadzał, no to jest już druga sprawa, tak? Że ten, bo też sam Tomasz nie był przyrodnikiem w takim sensie takim, tak? Współczesnym. To bardziej Albert Wielki już, jeżeli mówić o tym, tak? No, Tomasz po prostu, no, wiele rzeczy, których nie był w stanie, albo nie interesowały, po prostu cytował. No pytanie, na ile się z tym zgadzał, bo nie znaczy, że musiał się jakby całkowicie z tym zgadzać, prawda? Także to raczej nie sądzę, żeby się zgadzał, bo żaden autorytet tego nie powie. Zresztą tam jest jeszcze dużo różnej takiej subtelności odnośnie tego rozumienia u świętego Tomasza, tej animizacji właśnie tego, w jaki sposób ta dusza ludzka się w ludzkim bycie się pojawia. Także to zostawimy dokładnie, żeby to przedstawić już na powiedzmy na samego świętego Tomasza, to będzie taka też pewna motywacja, żeby nie od razu ta ciekawość była zaspokojona. Natomiast będziemy mówili o człowieku u Arystotelesa i tam też będzie dużo takich no, ciekawych i subtelnych różnych tam. Sam Arystoteles po prostu nie zawsze, no właśnie, miał taki zwyczaj, że jeżeli czegoś nie wiedział, a przecież wielu rzeczy nie wiedział, to raczej to zostawiał, nie dopowiadał, tylko tak to zostawiał, to można było na różne sposoby interpretować i dopowiadać już sobie na różne sposoby. Mam jedno pytanie. Ksiądz użył sformułowania dusza rozprasza swoje siły, gdy musi pierwsze i kawować ciało. Czy w związku z tym ta siła jest mierzalna? Tak, czy ona jest mierzalna, tak, ale też, czy ona jest, jak to się nazywa? No właśnie, to jest dość takie śliskie sformułowanie, ale to u ojca Garrigou Lagrange'a pamiętam, że to tak mniej więcej pisze. No bo faktycznie tak jest, że dusza... dusza ma w sobie różne przypadłości, tak? No jej władze są przypadłościami, jej myśli konkretne, to są też pewne przypadłości. Te akty, które z siebie emanuje, są przypadłościami także najbardziej. Natomiast tutaj o tej sile, władze są jakimiś też przypadłościami, tak? Ale to jest rozum i wola. Tutaj po prostu problem polega na tym, że może trochę brakować wokabularzu określeń. Ciężko byłoby pewnie to filozoficznie sformułować, ale niewątpliwie jest prawdą, że dusza, która musi organizować sobie ciało, która też poznaje tutaj naturalnie właśnie przez zmysły, że potem abstrahuje jakieś pojęcia i tak dalej, zależna jest w swoim działaniu w znacznej mierze od tegoż samego, całego tego aparatu zmysłowego. W swoim myśleniu przyszedłujemy się do wyobrażeń, tak? Mamy kontakt z konkretnymi rzeczami właśnie poprzez zmysły, więc jest jakby to specyficzne. Natomiast jakby porównanie z sytuacją, która jest właściwie sama w sobie dla duszy nienaturalna, duszy ludzkiej, czyli kiedy istnieje po śmierci, tak po prostu, ale wtedy poznaje, sama z siebie by nie mogła niczego poznać, bo nie ma już tego całego aparatu, tak jak muzyk nie może niczego wygrać, nie mając nawet jakiegoś najbliższego instrumentu. Ale wtedy dostaje od Boga wiedzę wlaną, pewne pojęcia, tylko dostosowane do umysłu człowieka, do jego zdolności, ale trochę na podobieństwo aniołów, tak jak aniołowie mają taką wiedzę wlaną, pewne pojęcia wlane. I taka dusza tuż po śmierci, to jest w ogóle takie dość ciekawe z takiego religijnego punktu widzenia, że dusza ludzka, kiedy jest odłączona od ciała właśnie po śmierci, widzi w sposób bardzo jasny to, że jest substancją duchową, że została stworzona przez Boga. Nie ma wtedy możliwości jakiegoś sceptycyzmu w tym względzie. Widzi też na przykład to, że została stworzona dla Boga i tylko w Bogu jest jej szczęście. I to jest też, bo zawsze o tym mówiłem na rekolekcjach ignacjańskich, żeby pokazać tym rekolektantom, czym jest tak
trochę tak w przybliżeniu, czym jest czyściec. Bo w czyśćcu znaczy, główna kara polega na tym, że jest się pozbawionym aktualnego oglądania Boga twarzą w twarz. Tak? A właśnie poznaje się wtedy na mocy tych pojęć wylanych, takich trochę ala anielskich, że człowiek no, po prostu no, jest stworzony dla Boga i chciałby Boga oglądać tu i teraz. Ta dusza jakby pozbawiona tej konieczności organizowania sobie ciała ma naprawdę taką, no, poznając trochę jak anioł, taki pseudo, tak? Anioł, ale bardzo podobnie, tylko na niższym poziomie. Więc poznaje z wielką jasnością, taką całkowitą jasnością, bez możliwości błądzenia co do tych spraw naturalnych takich, tak? Bez jakiegoś wysiłku, w sposób intuicyjny i od razu po prostu widzi, że tak, ja jestem stworzony do tego, żeby Boga oglądać, ale nie mogę teraz tego robić. I stąd jest to wielkie cierpienie, ta zwłoka taka, tak? Coś takiego, że nie można osiągnąć tego celu, dla którego się istnieje. I tutaj na ziemi, nawet gdybyśmy o tym dużo myśleli i kontemplowali, co powinniśmy jako chrześcijanie, katolicy czynić, bo to jest jedna z największych, najlepszych recept według świętych, żeby zbawić swoją duszę. To jest właśnie myślenie o tych rzeczach ostatecznych. Pismo Święte o tym też mówi. I myślenie o rzeczach ostatecznych, oczywiście to jest jedną z nich, to jest oczywiście śmierć, prawda? I ten sąd szczegółowy, który następuje. Już pomijając to, czy zostaniemy tam po prostu osądzeni jako ci, którzy są zdatni do życia wiecznego, czy nie, to jeszcze jest sprawa właśnie tego, czy do nieba idziemy poprzez czyściec, czy nie. I właśnie wielu ludziom się wydaje, że no a to tam czyściec nie jest taki straszny, byle jakoś do czyśćca dojść. A właśnie czyściec jest takim miejscem właśnie bardzo, bardzo może niesmutnym, bo te dusze radują się z tego, że kiedyś będą, są szczęśliwe, ale jednocześnie bardzo cierpią. Cierpią nie nawet ze względu na tą karę zmysłową, która i tak jest straszna, bo święty Tomasz mówi, że nawet największa kara na ziemi, tutaj cierpienie na ziemi, są mniejsze niż to cierpienie, które jest w czyśćcu, ale chodzi właśnie przede wszystkim o zwłokę w oglądaniu Boga. I nam się właśnie wydaje, no to tam jakaś zwłoka, no to sobie tam nie może poczekać, tam, prawda, ileś tam, to poczeka już, jak wie, że jest tamten, tak, no to sobie poczeka. A właśnie ta dusza tak pojmuje zupełnie inaczej to, kim jest Bóg i to, że ona istnieje dla Niego i że już w tym momencie chce Boga oglądać, ale dla nas jest to takie bardzo abstrakcyjne i dlatego wtedy mówiłem na tych rekolekcjach, że no ale musimy uwzględnić właśnie to, że ta dusza pozbawiona ciała już nie jest tak rozproszona na organizowaniu sobie ciała, nie jest tak rozproszona na poznawaniu ciągle też tych rzeczy poprzez zmysły, ale te zmysły musi cały czas ta dusza po prostu jakby no je organizuje, podtrzymuje w istnieniu, nadaje tak cały czas jakby to, że one są częścią naszego ciała i naszej tej substancji człowieka po prostu jako całości. Więc dusza po prostu jest czymś, co, no tak jak tutaj właśnie widzimy, że ona organizuje sobie od tego najniższego poziomu, tak? Że wykonuje jakąś taką, no w cudzysłowie, taką pracę, tak? Znaczy, to są pewne pojęcia, które tutaj trochę w cudzysłowie trzeba pisać, ale to jest na pewno coś, co duszę tak, no właśnie jakoś rozprasza, co powoduje, że ona jakby nie ma już takiej, powiedzmy tak, takiej nie jest jakby całkowicie zwrócona kontemplacji rzeczy wyższych. Inna rzecz, że na tym też życie religijne musi polegać, żeby nie zapominając o tym, że jesteśmy ludźmi, żeby nie wchodzić w jakiś angelizm i taki, to jest też praktyczne dla filozofii idealistycznej, i ujęcie człowieka jakiegoś anioła za karę gdzieś tam wrzuconego, ciało jest dla nas zasadniczo bardziej pozytywne niż negatywne, więcej jakby zalet niż wad, ale też pewien koszt posiadania ciała. To jest coś, co rzeczywiście jest. Innym słowem, dusza dane jest jej to poznanie możliwe tylko po rozdzieleniu się z ciałem, tak? Znaczy, tak zasadniczo i tak my to wiemy, ale... Różni na przykład nie może najpierw święty Paweł. Tak, znaczy dzięki oczywiście działaniu łaski Bożej mogą święci nawet tutaj na ziemi będąc. No w ogóle stan ekstazy trochę polega na tym, że dusza jakby już nie jest tak bardzo przez ciało rozpraszana, powiedzmy, ale przecież człowiek nie umiera wtedy. To jest coś innego, coś, co zresztą wykracza trochę poza możliwości rozważań czysto filozoficznych, bo dotyczy już właśnie tego, co nadprzyrodzone. I tutaj gdybyśmy to chcieli rozważyć, to musielibyśmy już po prostu, to już jest teologia wtedy, tak? Która by, to bardzo dobre zagadnienie takie właśnie, pokazujące siłę refleksji tomistycznej, bo z jednej strony byłoby tu potrzebne mocne oparcie w antropologii takiej, tak tomistycznej, takiej, bo ona bardzo dokładnie mówi to, czym jest dusza, czym ciało, nie zapominając o tym, że dusza, z jednej strony nie zapomina, że dusza jest czymś więcej niż tylko forma ciała organicznego, takiego zwierzęcego, ale z drugiej strony, że właśnie też tym się zajmuje,
No i, a z drugiej strony mamy to, co objawienie przynosi, tak? I właśnie też to można ująć w te pojęcia będące pryncypiami filozofii, właśnie w pojęcie aktu możności, tak? Te wszystkie te substancje przypadłości i tak dalej, czyli te pojęcia filozoficzne, to co objawienie nam przynosi, możemy jakoś w jednym, jakby za pomocą pewnego jednego jakiegoś wokabularza takiego filozoficznego jakoś ująć, tak? Jakieś takie jedne pojęcia i w ten sposób opisywać coś, co jest jakby na pograniczu i filozofii, i teologii i wszystkiego, tak? Także niewątpliwie, jeżeli chodzi o stan ekstazy, no to już wykracza poza samą filozofię, ale te pojęcia filozoficzne bardzo dużo wtedy dają, tak? No i to, jak to dokładnie zachodzi, to są rzeczy oczywiście no, niezwykle trudne i wymagające już takich, no właściwie jakby samo w sobie już jest jakimś takim, tak, przedmiotem jakichś skomplikowanych analiz, bo żeby zrozumieć, czym jest ekstaza, na czym to polega. Na pewno jest jakieś zawieszenie tej organicznej takiej działalności, także na przykład ciało może wtedy, temperatura się może zmniejszyć, jego reaktywność, to znaczy zdolność do przyjmowania pewnych bodźców jest, można tam igłą kogoś kłuć, albo można płomieniem przypalać na przykład, i on tam nie czuje, tak, zupełnie, ale jednocześnie przecież nie następuje śmierć tego osobnika, tak, i co więcej, jeszcze ciekawą taką właściwością tych ludzi, którzy w stanach ekstazy się znajdują, kiedy on wraca z tego stanu ekstazy, to jakby ciało staje się jakby takie wypoczęte, tak jakby po prostu ono nabrało jakieś pewnej mocy dzięki tej wizji ekstatycznej. Tak? Także dla ciała jest to też bardzo korzystne. Ono jakby odpoczywa, jednocześnie nabiera sił. Dusza wtedy jest oczywiście obdarzona tymi dobrami nadprzyrodzonymi przede wszystkim, ale też pewna jasność umysłu i tak dalej, to też wszystko oczywiście jest. Także, ale to już wykracza zupełnie poza samą filozofię, więc nie możemy na poziomie czysto filozoficznym tego rozważać. No to już na poziomie naturalnym oczywiście to tak, to wiadomo, że jest potrzebne po to, żeby tam się po prostu, no tak jak instrument, no też, na którym gra, bo to jest mniej więcej tak, nasza dusza i ciało to jak właśnie muzyki, instrument, na którym on gra. I w momencie, kiedy gra się dużo, no to tam po prostu te struny też się, przecież jeżeli się często w nie uderza, to one się na przykład będą rozgrzewały, tak, będą właściwości jakieś mechaniczne się będą zmieniały wtedy, więc wymaga instrument też pewnego jakby odpoczynku. Trochę jest podobnie właśnie z człowiekiem, bo to właśnie wymaga dla tego odpoczynku, że to, co jest w nas organiczne, cielesne, po prostu się w jakimś czasie zużywa. Chciałam zapytać o intencje, bo to już ostatnio wspomniał o tym scecie, prawda? Tak, ostatnie zdanie. Intencje ascezy, jeśli jest na przykład szlachetna i mądra, a jest w drugą stronę, to skutki tejże, prawda, w postaci joginie mają różne problemy. Tak, tak. To są też różne, prawda? Bo ten może gościć i ten, ale ten w innym celu, a skutek jest, czy tam inne, prawda, formy ascezy. Tak? To też, ale tutaj akurat nawet w przypadku takich normalnych, powiedzmy, form ascezy, to oczywiście intencja z punktu widzenia Boga, w sensie, znaczy, jeżeli oceniamy jakieś działanie, no to intencja jest bardzo istotna, ale tutaj, jeżeli chodzi o joginów, czy jakichś innych ludzi, którzy się otwierają na, no, tak naprawdę na te, no, takie, powiedzmy, elementy okultyzmu czy magii, tak? Znaczy, że jakby dopuszczają działanie, bo do tego się właściwie to wszystko sprowadza, jak się okazuje, tak? Widać po skutkach i widać też, kiedy się analizuje doktryny tych stojące za tymi praktykami. No, bardzo dużo też konkretnych przykładów na to wskazuje, że tam ma miejsce jakieś otworzenie się na rzeczywistość tych upadłych duchów, które mogą wtedy ingerować w człowieka, w jego psychikę i to się różnie może bardzo kończyć, ale kończy się czasem właśnie taki, nawet jakimiś problemami z opętaniem, tak, takimi rzeczami już zupełnie. Ale to też już wykracza oczywiście poza filozofię jako taką, bo filozofia może, o ile może mówić o jakichś czystych formach, jakichś inteligencjach takich tam, tak, którymi są ci aniołowie ostatecznie upadli, no to teraz, że oni są upadli, w jaki sposób działają i tak dalej, co mogą zrobić, czego nie mogą, no to już sprawa oczywiście w sposób oczywisty, tak jasny, wykracza poza same kompetencje już, znaczy poza kompetencje samej filozofii, tak, już domaga się czegoś innego też. Ave Maria Stella.